Witajcie. Dzisiaj nagranie o postanowieniach noworocznych. Mamy już grudzień, zbliża się nowy rok. I przeważnie w nowym roku budzimy się i mamy 150 pomysłów, jak zmienić nasze życie. A później różnie to bywa, bo gdzieś z powrotem wpadamy w nasz codzienny bieg i te nasze wielkie marzenia często umykają, bo znów zaczynamy wchodzić w wir obowiązków. Dlatego dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o takim pomyśle, jak sobie ustawić nowy rok tak, żeby ten kolejny rok był taki, jaki sobie wymarzyliśmy. Przeważnie w styczniu prowadzę takie warsztaty zrobienia mapy marzeń. I chciałam Was dzisiaj zachęcić, żebyście sobie taką mapę marzeń zrobili w domu. Ta mapa marzeń pomoże Wam ustalić sobie priorytety, ustalić sobie, o co Wam naprawdę chodzi, jaki jest Wasz cel, jakie jest Wasze marzenie. I możecie to po prostu zrobić sobie w domu. Zachęcam, żeby zrobić to już w grudniu, zamiast przedświątecznej bieganinie i świątecznym obżarstwie, to człowiek jednak jest troszkę rozleniwiony, więc warto już w grudniu zrobić sobie taki wieczór już z mapą marzeń. Ale tak naprawdę z tą mapą marzeń możecie pracować, kiedy tylko chcecie. Jeżeli znajdziecie ten film w połowie marca, albo we wrześniu, albo kiedykolwiek, to tak naprawdę każdy dzień jest dobry, żeby sobie zrobić taką mapę marzeń i ustalić, o co Wam tak naprawdę chodzi. Czego będziecie potrzebowali do zrobienia mapy marzeń? Mapa marzeń jest taką pracą plastyczną. Przydadzą Wam się kolorowe czasopisma, jakieś stare gazety, które już są przeczytane, możecie je swobodnie pociąć. Będą potrzebne nożyczki, klej i duży arkusz papieru. Można zrobić na małym, ale z doświadczenia wiem, że fajnie wychodzi, jak macie taki blok A3 albo jeszcze większy kawałek papieru. I przydają się też ewentualnie jakieś kredki, ołówki i tak dalej. Więc jak zabrać się do tej mapy marzeń? Na początku warto sobie, wiadomo, przygotować te materiały plastyczne, żeby już były pod ręką. I warto zacząć od zrobienia sobie relaksacji. Gdy prowadzę zajęcia, właśnie zaczynamy od relaksacji z jogą nidrą. Więc możecie sobie wybrać jogę nidrę, którą lubicie, albo taką poświęconą typowo odnajdywaniu siebie, odnajdywaniu swojego marzenia. Więc ułóżcie się wygodnie, przesłuchajcie sobie, zróbcie sobie taką sesję z jogą nidrą i gdy już będziecie zrelaksowani, rozluźnieni, Wasz umysł będzie już przestawiony z trybu dzienno-obowiązkowo-pracowego na taki tryb wewnętrzny i relaksacyjny, wtedy łatwiej też Wam jest dojść do tego, czego chcecie, wtedy już sobie przypominacie, o co Wam chodzi. W następnym kroku usiadacie sobie, możecie usiąść na podłodze albo przy stole, jak tam Wam jest wygodnie. I na początku przeglądacie sobie po prostu te Wasze gazetki i wybieracie zdjęcia czy też rysunki, obrazy, które przykuwają Waszą uwagę i które w jakiś sposób wiążą się z tym, czego pragniecie, co jest Waszym celem. Czasami ten cel może być nie do końca sprecyzowany, ale przeglądając te obrazki, coś tam może do Was przemówić. Wybierajcie obrazy właśnie, które Wam się podobają, ale też takie, które reprezentują na przykład osoby, czy jakiś stan ducha, o który Wam chodzi, do którego dążycie, tak? Czyli na przykład osobę, która jest uśmiechnięta, szczęśliwa, czy osobę, która, nie wiem, stoi na szczycie góry i czuje wolność. Tego typu rzeczy.
I wtedy bierzecie z waszą kartkę papieru, gdy macie już powycinane te wasze obrazki. I w centrum naklejacie ten wasz stan ducha, do którego dążycie, tak? Czyli może być ta osoba, która jest uśmiechnięta, zdrowa, podróżująca, czy która wykonuje swoją wymarzoną pracę, czy co tam sobie wymyślicie. I później dookoła naklejacie inne obrazy, które was motywują, które wiążą się z tym waszym celem życiowym, z waszym marzeniem. I tutaj jest pewnego rodzaju dowolność. Możecie też sobie coś tam dorysowywać z boku, możecie sobie rysować strzałki, kierunek drogi i tak dalej. Tutaj warto wpuścić wodze fantazji i też się otworzyć na taką dziecięcą, spontaniczną kreatywność, bo tu nie chodzi o to, żeby to było jakieś dzieło sztuki, tylko żeby to było po prostu wasze i wypływało z was. Może mieć to formę takiego kolażu, może to być taki kolaż połączony właśnie z rysunkami, ilustracjami i tak dalej. I gdy już skończycie to wasze dzieło, wtedy warto przewrócić sobie kartkę na drugą stronę i dopisać sobie długopisem czy kolorowymi kredkami takie pytania pomocnicze, otwarte pytania, które jednak dotyczą waszego marzenia i które jednocześnie, tak jak już wcześniej mówiłam w innych nagraniach, że pytania mają taką funkcję otwierającą, ponieważ wasz umysł będzie szukał odpowiedzi, będzie szukał rozwiązania, czyli pytania typu jaki jest mój ideał szczęścia, jakby to było podróżować po świecie, jakby to było zamieszkać w wymarzonym domu, jakby to było stworzyć wymarzony związek, jakby to było spotkać wymarzonego partnera, jakby to było, gdyby w mojej rodzinie było jeszcze więcej miłości i zgody. Tego typu pytania. I tutaj też nie chodzi o to, żebyście właśnie rozumem wymyślali i formułowali, tylko też, żeby być wyluzowanym, zrelaksowanym, żeby te pytania płynęły. Te pytania pełnią taką funkcję dodatkową, więc też jeżeli nie czujecie, nie macie zbyt wielu pomysłów na pytania, to też nie musicie tego robić na siłę. W ogóle to nie chodzi o to, żeby robić tą mapę marzeń na siłę. Tylko to ma sobie płynąć, ale czasami jest tak, że gdy zadamy kilka pytań, to następne napływają, tak? Jakby to było zdrowo się odżywiać, jakby to było, gdyby moje ciało odzyskało siłę. I tego typu pytania. I później, czy wszechświat, czy wasz umysł, czy wasza podświadomość będzie wam podsuwała rozwiązania. I co później z tą mapą marzeń? Mamy kilka rozwiązań. Każdy też ma inne podejście do tego, co później zrobić z tą mapą marzeń. Niektórzy zawieszają sobie tą mapę marzeń w jakimś widocznym miejscu, czyli na przykład nad biurkiem, przy którym pracujecie, czy w, nie wiem, waszym pokoju, sypialni i tak dalej, żeby sobie patrzeć na tą mapę co jakiś czas i przypominać o tym wszystkim. Niektórzy mają technikę wręcz odwrotną, chowają tą mapę gdzieś na przykład pod poduszkę. Ja miałam też taki zwyczaj na studiach, że notatki przed egzaminami chowałam pod poduszkę i jakoś to tak działało. Tak sobie to programowałam, że ta wiedza przez sen wchodziła do mojej głowy i rzeczywiście jakoś łatwiej mi było zdawać egzaminy w ten sposób, więc ta wasza mapa marzeń też może was, możecie ją sobie zwinąć, włożyć pod poduszkę i może was doładowywać w nocy. Możecie też tą mapę marzeń wsadzić gdzieś do szuflady i po prostu zaglądać wtedy, kiedy sobie o niej przypomnicie i zobaczyć, co się dzieje. A co się może dziać? No, dzieją się różne cuda. Dzieje się to, na co jesteście gotowi, ale też robiąc taką mapę marzeń, tak naprawdę
też rodzi się w Was pewna gotowość, bo tworzenie tej mapy marzeń jest też pewną rodzaju decyzją, tak? Że zbieracie ten Wasz cel, sobie go jakoś wizualizujecie i wtedy on jakby łatwiej się materializuje. Moja znajoma na przykład zrobiła sobie taką mapę marzeń na temat podróży, które marzyła jej się wyprawa do Ameryki Południowej. Ale w momencie, gdy robiła tą mapę, to była bardzo skoncentrowana na swoich sprawach życiowych, bieżących, na sprawach swojego życia osobistego, które się bardzo zmieniały, na sprawach dotyczących jej firmy, rozwoju itd. I tak naprawdę rzucenie wszystkiego i wybranie się w wymarzoną podróż wydawało jej się totalnie nierealne. No ale zrobiła tą swoją mapę marzeń i nim minął rok, była na tej swojej wielkiej wyprawie życia. Wszystko tak się poukładało, że udało jej się wyruszyć. Dużo jest, nie będę Wam tu przytaczać różnych przykładów, ale często tak jest, gdy właśnie sobie po prostu spojrzycie na to marzenie i pozwolicie sobie puścić wodze fantazji, pozwolicie, żeby to marzenie wypłynęło, wtedy też ono ma szansę na realizację. Więc zachęcam Was, żeby sobie popracować w domu ze swoim marzeniem i sobie zaczarować ten kolejny rok, żeby był taki, jaki chcecie, żeby te drzwi do zmian, drzwi do marzeń były otwarte dla Was. Powodzenia i